Jedna opowieść o wyjątkowej postaci. Obraz Fiodora Rokotowa, oczywiście XIX wiek, porządek bodajże, koniec XVIII chyba. Czy znacie... Kurde, zapomniałem jedną rzecz zrobić. Tu się musicie wsłuchać, bo może nie być słychać. Czy znacie tę osobę? Było badanie robione, takie statystyczne. Wam jest znana ta osoba, tak? Zna pan tę osobę? Znana. Pan zna tę osobę? Pan zna? Pan? Ceryca słynęła z tego, że miała wielu kochanków. Ale ona miała nie tylko była Ceryca, ale miała nie tylko imię, miała też nazwisko. Przepraszam, zapomniałem podłączyć sprzęt do głośników. Ale to jest tylko jedyny moment, że się trzeba się wsłuchać. Pewnie wszyscy znamy te obrady Komisji Naukowej pod wodzą tutaj szacownych profesorów. Tak, właśnie. Katarzyna Wielka. No, niesamowita postać, urodzona w Szczecinie. No nie tylko postać, bo też jak widać posiedzieć. Urodziła się w Szczecinie, to było bardzo, bardzo rzadkie, mało popularne miejsce urodzin, prawda? Znacie kogoś, kto się urodził w Szczecinie w ogóle? No, więc wybitna postać ze Szczecina, więc jednak akwen gdzieś tam, zalew Niemorze, zalew szczeciński w pobliżu. Zastanawiałem się nad tym, żeby postać tę pełniej poznać, jakie mogło być hobby carycy Katarzyny Wielkiej. Czym ona się mogła zajmować? No bo wiemy, że normalnie to tam kochankowie, nuda i tak dalej, i rządzenie. Seks i przemoc ogólnie, nudne życie, ale czym się zajmowała poza tym? Jaka była prawda o niej? Przyglądałem się obrazowi Fiodora Rokotowa i bliżej zainteresowało mnie to, co ona trzyma w ręku. I ja zauważyłem po dłuższych analizach i konsultacjach z kolegami ze związku, zaraz powiem z jakiego, tutaj zauważyliśmy przelotki. Uznaliśmy, że to musi być teleskopowa wędka spinningowa. I rzeczywiście idealnie tak wygląda. To się byliśmy w sklepie wędkarskim, żeby to potwierdzić. W trzech niezależnych salonach wędkarskich różnych sieci nam to potwierdzono, że jest to wędka, nawet nam chcieli wcisnąć nowszy model, mówili, że mają już. Ale nie kupiliśmy do testów. Trzeba to spróbować, chociaż to nie ma sensu, bo to jakby wszystko widać. Więc serce Katarzyna łowiła ryby. Jak widać, łowiła je na blachę. Przede wszystkim. I ona no nie tylko łowiła, jak widzimy tutaj, no to ona tutaj prowadziła zajęcia z rzutu spinningiem też. Pokazała, jak układać rękę, jak tym wszystkim rzucać. Przyglądałem się też jej ekwipunkowi. Zobaczyłem pudełka na robaki, bardzo bogato inkrustowane. No naprawdę wybitne robaki z rodowodem wtedy były specjalne. Cztery pokolenia wstecz, trzeba było udowodnić, że były rasy tych robaków. Robak kawalier na przykład z takimi długimi glutami czarnymi, więc ona ma dwa puzderka, ale to, co mi się najbardziej spodobało, bo to nawet teraz może wykazać, to są olbrzymie zamki błyskawiczne na jej spódnicy, które służyły do tego, że jak była gruba ryba, to ona sobie to po prostu rozpinała i wchodziła do wody z podbierakiem, nie mocząc wierzchniego odzienia. No, ona naprawdę miała pierdolca na punkcie wędkarstwa, ona na rybach, jak widać, też poznała Poniatowskiego i z tym, że ona miała, bo ona już przeginała, bo jednak Poniatowski miał jakiś umiar. Naprawdę, z wędkarstwem rzadko chodził łowić ryby. Ona łaziła ciągle, ona już mówiła, ona mówiła, że idzie do kochanków, a szła na ryby. To już z tego... I w końcu ją ubezwłasnowolnili, żeby nie chodziła na te ryby, to ona została za płaszcz przywiązana do słupa. Oczywiście, gdyby to było słuchać, to byłaby fantastyczna puenta, ale że nie było słuchać, dopiszcie ją sobie. I pomyślałem też, jaką piosenką mogę zilustrować. Tutaj już zawsze się wyświetliłem tę opowieść.
I no, tutaj są ludzie, no, którzy przychodzą do Pieśniarzy, tak? Znamy wszyscy Kaczmarskiego, który śpiewał na smyczy trzymam filozofów Europy, tak? Piosenki o Katarzynie Wielkiej, no ale jak Kaczmarski, no to też musimy pamiętać Wysockiego, który też był no, takim bardem, na którym się Kaczmarski wzorował zresztą. Też śpiewał piękne piosenki o takich małych, dramatycznych chwilach w ludzkim życiu, znajdując dla nich uniwersalny wymiar, bym powiedział. I taką właśnie ja piosenkę stworzyłem, wzorując się na mistrzu Wysockim.